Cześć, witajcie! Nazywam się Piotrek i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Malmę. Przez ostatnie dwa epizody byłem zastępowany przez kolejno Konrada oraz Krzyśka, ponieważ byłem na preselekcjach w Czechach, a festiwali Kęges nie odpuszczę, tak jak już wielokrotnie mówiłem na reakcjach. Jednakże powracam. Mam nadzieję, że tego mi za złe nie macie i wspólnie przesłuchamy utworu Weronika, z którym Raven wystąpi na Eurowizji 2024, reprezentując Słowenię. Nie ukrywam, że mam bardzo duże oczekiwania co do tej artystki, ponieważ jej utwory preselekcyjne są moimi ulubionymi, jeżeli chodzi o ten kraj. Bardzo, ale to bardzo lubię w szczególności Chaos, który ma mieszane recenzje wśród fanów. Tak samo jest z Weroniką, na której temat przeczytałem mnóstwo różnych komentarzy, co człowiek to opinia. Ale żebym mógł wyrobić swoją, muszę przesłuchać tego utworu wspólnie z Wami po raz pierwszy. Także serdecznie zapraszam. Jednakże zanim to, jeszcze króciutko, szybciutko Was odsyłam do opisu, gdzie znajdziecie linki do naszych social mediów, a także Patronite'a. Planujemy wyjazd na Eurowizję 2024, więc jeżeli byście chcieli wesprzeć nas w realizacji właśnie tych planów i celów, będzie nam niezwykle miło, jeżeli wesprzecie nas właśnie poprzez ten portal. Jeżeli to zrobicie, czekają na Was symboliczne podziękowania i nagrody od nas, ale więcej szczegółów pod linkiem do Patronite'a. A teraz przed Wami i przede mną Weronika. Zaczyna się bardzo mistycznie. Bardzo się cieszę, że po słoweńsku. Zresztą Raven zawsze śpiewała po słoweńsku. To jest olbrzymi plus moim zdaniem. W połączeniu z obrazem z teledysku ten zaśpiew ma taki charakter syreni. Jest to bardzo tajemnicze, wciągające, podoba mi się. Mam nadzieję, że ten klimat teledyskowy uda mi się w jakimś sensie przenieść na scenę w Malmę. Bo on daje dużo tej piosence, bardzo dobrze ją oddaje właśnie. Uważam, że ona świetnie śpiewa, jest super performerką, więc absolutnie nie boję się o to, jak to może zostać zaprezentowane w Malmę. Mam nadzieję, że ten potencjał tej kompozycji nie zostanie zmarnowany, bo jest to bardzo artystyczne, bardzo wciągające i liczę na to, że zostanie dobrze oddane. To nie jest utwór, który wchodzi za pierwszym razem, bo ja po przesłuchaniu go czuję pewnego rodzaju niedosyt, ale jednocześnie pragnienie tego, żebym posłał go znowu. Jest to bardzo dobra cecha eurowizyjnej kompozycji i bardzo się cieszę, że ten utwór Weronika w wykonaniu Raven tą cechę posiada. Tak jak mówiłem, ta wokalistka była moim marzeniem eurowizyjnym i ja się nie boję tutaj takiego mocnego słowa. Dlatego, że zawsze jej kibicowałem w preselekcjach. Bardzo lubię te utwory. Słucham wszystkie trzy do dzisiaj. I kiedy słyszałem plotki o tym, że to właśnie Raven może pojechać na Eurowizję 2024, niesamowicie się ucieszyłem. Ten utwór jest bardzo w jej stylu,
ale mam wrażenie jednocześnie, że jest trochę dostosowany do tej Eurowizji. To znaczy, słychać, że mógł być robiony właśnie pod nią, z takim zamiarem, żeby zaprezentować go europejskiej publiczności. Jest to utwór teraz może z trochę gorszych stron, z minusów, a niezapamiętywalny moim zdaniem. To znaczy, ja nie jestem w stanie znaleźć w sobie takiego punktu, który mógłbym zanucić. Poza Ja Sam, TC, Weronika, to mi utkwiło być może przez to, że właśnie w teledysku mieliśmy nagłą zmianę z wody do ognia. Ale jest hipnotyzujący, jest ciekawy, jest intrygujący, zachęca do pewnej refleksji, myślę na temat tego, co się usłyszało, co się zobaczyło, a to nie są wady kompozycji eurowizyjnej. Nie chcę tutaj wróżyć z fusów miejsca Słowenii, bo ten utwór może bardzo różnie skończyć. Wiemy, że takie kompozycje są pewnym ryzykiem. Liczę, że tutaj nie będzie flopu. Raven znajdzie się odpowiednio wysoko w tabeli finałowej, ale o tym tylko zadecyduje poziom tegorocznego konkursu, a żeby się o nim przekonać, musimy jeszcze trochę poczekać. Także reasumując, utwór moim zdaniem jest bardzo dobry, ale w pierwszym odbiorze nieco ciężki, przy czym ma duże szanse na to, aby pokazać go po prostu prześwietnie, przegenialnie. Ja już mam wizję, jak to nasi niektórzy wizjonerzy, mam wizję. Pytanie, czy wizję Raven zrozumie Europa, ale o tym się przekonamy po próbach do 68. konkursu piosenki Eurowizji. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz Was zachęcam do zajrzenia w opis, a także do komentarzy, gdzie z wielką chęcią poczytam na temat Waszych opinii i przewidywań co do wyniku utworu Weronika, Raven i Słowenii. Szerzej. Także jeszcze raz dzięki wielkie. Do zobaczenia już wkrótce. Mam nadzieję. Cześć. Ja sam